witamy na kolejnej rajdzie 30 kwietnia 2017. Słuchajcie, tutaj jest tyle haszu nad tym zaporą goczałkowicką z kuli tego, że ostatnio przez jakieś 2-3 dni pierun skolował i dużo wody naleciało. Widzicie, jak to tam płynie, to hasi z lasa, tam od chybi jakaś. Taka droga jest do jeziora w Goczałkowicach. No trzeba tu zrobić. Remontują, to niech remontują. Dziwajcie się, jak my już we Pszczynie prawie, że zaźmamy rozłoraną drogę, ulica Zdrojowo. Ja tam wcale na to nie przyoczę, bo robić trzeba drogi i to jest dobre, że robią, byleby to zrobili dobrze. A to już trasa rowerowo z Piosku do Kobiura. Dajcie pozór, że tutaj na rolkach jeżdżą. To sam jest asfalt w środku lasa. Tak to wygląda. Słuchajcie, pod względem rowerowym Tychy to jest bardzo dobre miasto. Sami widzicie, jak to tu jest oznakowane. Co prawda jest jeszcze w lesie kobiurskim, ale sami widzicie, jakie tutaj te flakowskazy są. Fajnie wszystko tak zrobione, pozazdrościć ino. Tu my nad jeziorem Paprocańskim, widzicie, taką to samoobsługowa stacja naprawy rowerów, coś fajnego. Widzicie, klucze tutaj są, sobie kręcić przy kołach, śrubokręty. A to już Tyski, jezioro Paprocany. Jak widać, nie wszyscy respektują trasy rowerowe.
Папа на работе уезжаем на фильм, как бы. Заберовое хамство. Wszystko legalnie. Kielnica. Prosto mili ludkowie, Jorzeń jest w Tychach. Słuchajcie, tam widać słynne browary. Jakaś piwowarzu. Tak troszkę jadłem, tam widać kościół jakiś. Hołda i widać, no nie wiem czy to tutaj widać, ale maszt Mysłowice Kosztowy. Skąd ja teraz odbieram telewizję? Oczywiście fałpie. No a to jest droga na Bieruń chyba. To już jest rynek we Bieruniu starym. Ja już tu wiele razy był. Ratusz. Magistrat. Jak? Widzicie, już fany są wywieszone, z kuli tego, że jutro jest pierwszy moj. Drugi moj to jest święto flagi. Trzeci moj, no to święto Konstytucji Królowej Polski. Ja też na chałupie fana wywiesza. Na początku tej rajdy żeśmy gadał, że sporo lowo. Tutaj jest potok Korzyniec na granicy Bojszów Nowych i Międzyrzecza. To jest tam Szczyna, Bieruń, ta trasa. No i sami widzicie, jak to jest rozlote. W rzeczywistości to jest mało krzypopeczka taku. To zaś jest Pszczynka tutaj, tak rozloto. Widzicie? Bez Pszczynka ma. Thank you.
Kopczynka. Pełna. Piklice. Lubię taki tras. Cicho, spokój. Trzy auta na krzyż. Jest to dobre. Słuchajcie, Roztomili Ludkowie, tutaj jest taki technologiczny mostek przez Wisła. Ostatnio my tu przełazili, no ze względu na to, co się działo w ostatnich dniach, że tej wody jeszcze we Wiśle jest dosyć sporo, no to nie ma takiej opcji, nie przelezymy. No ta przeprawa przez Wisłę wcale nie będzie tak łatwo, jak mi się zdawało. No sam trzeba będzie chyba wyjść tu. Skoro oni przeleźli, ja mam na tych. Aha. Tam nie wody w kierunku. Jak to by tu przeleźć? Mona na ta strona. Słuchajcie, jeszcze ze czegoś tutaj. Takiego nie robił. Ale... suchą szłapą. Aby przeleźć. Widzicie, nie się udało. Wiele wody. Rzeże od zapory. Szans tam przejść. Thank you.
ta woda spadła. Tam tu musiało być więcej tej wody. Kurde. Łapie mnie. Jak się trafił. Kurde. Dobra. Ale się nie naluło. Myślicie to samo co ja? To chyba ja. Chyba tu mówię. Jak widać przez działka my by też nie przejechali. A to już jest rzeka Iłownica na Burzeju. Burzej to jest dzielnica Ligoty tam. Słuchajcie, tutaj dokładnie tu w tym miejscu widać jak była woda. Ja, tu w tym miejscu, o, jak pokazuję. Widać jak była woda. Słuchajcie, tego opadło z dobre... No... Ze 3 metry co najmniej opadło od piątku, w piątek jeszcze pielińsko lobo. Fakt, że ona też tu je płytko pielińsko. Thank you.